Ja po szkole teatralnej, po angażu do Polskiego Teatru, byłem anonimowym aktorem. Przez kilka lat trzymałem halabardy właśnie i byłem tylko statystą. No i kiedy usłyszałem, że grają mecz aktorzy z dziennikarzami, a Makuś Łącz, kapitan drużyny aktorskiej, był ze mną w jednym zespole teatralnym, zgłosiłem się, powiedziałem, że podawałem mu piłkę zza bramki i tak dalej, w tejże samej Polonii. No i mnie wpisał w ten mecz. Ogłoszono, że będzie jakaś nagroda dla zdobywcy pierwszej bramki. No więc wszystko zrobiłem. A widzów było kilkanaście tysięcy wtedy na takich meczach. Na Legii Warszawa był ten mecz, pamiętam. I zdobyłem tę pierwszą bramkę. I anonimowy aktor miał sukces. Czekałem na to, co się stanie i usłyszałem z głośników: bramkę zdobył Andrzej Zaorski. Złośliwi koledzy, jak podbiegł ten, jak się nazywa, ten, co strzelił, a wiedzieli, że ja prę na to, żeby mnie ogłoszono. Andrzej siedział, zresztą mój kolega z roku, siedział na widowni. Nie grał w piłkę, bo nigdy, więc ubawił się tym niesłychanie i wszyscy się tym, koledzy moi, ubawili, a mnie to bolało strasznie. Chciałem zacząć jak Janusz Gajos w pewnym polskim filmie, który kiedyś nie był hitem, ale się wspaniale zestarzał. Szlachetnie. Witam prezesa Czarnych. Dzień dobry. Jan Englert. Dobrze, już zdejmę maseczkę, żeby było, że to jestem ja. Syndrom czasu. Wiadomo, kiedy nagrywamy. Prawda czasu i prawda ekranu. Piłkarski poker, bo do tego pan zmierza. To jest taki dla dziennikarza sportowego taka trampolina do wywiadu ze mną na temat sportowy, bo każdy niemal wywiad się zaczyna od pytania mnie o piłkarski poker. A ja tylko chciałem zrobić entrée i nie pytać dzisiaj o piłkarski poker. Rozumiem, czyli entrée się panu udało, bo ja zareagowałem. No tak, więc po prostu to był taki haczyk na pana. Piłkarski poker to, żeby skrócić sprawę, ja nie dlatego, mimo że jestem byłym piłkarzem, łącznie z legitymacją klubu Polonia Warszawa, bo byłem członkiem tego klubu jako piłkarz, mając 16 lat, przez prawdziwe zainteresowanie piłką nożną, aż po dzień dzisiejszy. Jednak do tego filmu nie byłem dlatego angażowany, że znam się na tym, tylko dlatego, że byłem jednym z nielicznych aktorów, który trochę mówi po śląsku. Więc byłem raczej, wydawało mi się, że mówię śląsku, bo też nieprawdziwie mówiłem po śląsku, ale mogłem udawać, że jestem działaczem ze Śląska. Tam nie było dużo kwestii. Nie. W Gwarze Śląskiej. Nie. To w ogóle nie była duża rola. Nie, ale rola zapamiętana i muszę panu powiedzieć, rola, która przeszła do życia codziennego, ponieważ jako młody komentator pojechałem w 2008 roku na mecz Lechia Gdańska-Jagiellonia-Białystok. Wtedy Lechi nie było po drodze z PZPN-em. Zamknięto stadion. Wchodzę jako komentator na trybunę i widzę transparent. Musimy ratować polską piłkę. Zakładamy spółdzielnię dla ratowania polskiej piłki. Ci kibice Lechi tak nawiązali do piłkarskiego pokera, że tu się odbywa jakiś skandal korupcyjny. Pytano mnie niedawno też w wywiadzie do Przeglądu Sportowego o to, czy ta korupcja, czy ten scenariusz wyprzedził czas. Żeby już zamknąć dyskusję na ten temat, powiem, nie wyprzedził. To była dokumentacja bardzo poważnie zrobiona przez autora scenariusza. No i pytanie, czy to dalej funkcjonuje. Nie wiem. Natomiast jestem przekonany, przyglądając się temu światu, w którym w tej chwili przyszło nam żyć, że kombinujemy nadal. Ale nie tylko w piłce nożnej. W tej chwili jesteśmy rozgrzeszeni. Ci, którzy oszukują, to dawniej się nazywali oszustami, a teraz mają nawet pewien podziw, bo dobrze kombinują. Więc jestem przekonany, że i w sporcie też dobrze kombinują. Kombinują. A niektórzy są mniej inteligentni i wtedy nazywamy ich oszustami. Drobnymi oszustami, jak mówił Jan Nowicki w filmie Sztos, że Fellini kręcił film o złodziejach, a my jesteśmy drobnymi oszustami. Urodziłem się w 1987 roku, ale kocham kino PRL-u. Jestem oczarowany kinem, postaciami, talentem ludzi, którzy wówczas tworzyli. Uważam, że jeżeli chodzi o poziom kultury i sztuki, to było coś, co na pewno jest takim elementem, myślę, na który moje pokolenie może patrzeć z zazdrością, jeżeli potrafi docenić przeszłość. Pan Bizanc w serialu Dom podczas chyba 19 odcinka, kiedy wszyscy oglądają pierwszy mecz mundialu w 1974 roku,
Argentyna-Polska, mówi: co to za plebejska namiętność, ta piłka kopana. Nienawidzę Anglików z dwóch powodów, że pozbyli się Sikorskiego i że wymyślili tę cholerną piłkę nożną. Czy to jest plebejska namiętność, pana zdaniem? Wie pan, zawsze jest w każdym pokoleniu ktoś, kto nie rozumie, jak można się emocjonować facetami, którzy biegają za, jak się kiedyś mówiło, skórzanym przedmiotem i jak można poświęcać temu tyle czasu i tyle uwagi. Są tacy, którzy również od lat nie rozumieją, jak można zachwycać się poezją. Są również tacy, którzy mówią, że do teatru chodzenie to jest kara, a nie przywilej. Ja bym tego nie analizował. Pani profesor Środa do tej pory pisze o piłce nożnej jako przykładzie, no jakby to powiedzieć, barbarzyńskich zainteresowań. Jest coś takiego w rywalizacji, a zwłaszcza w sportach zespołowych. Ja nigdy nie uprawiałem, znaczy próbowałem nawet parę razy, ale szybko zarzucałem, a byłem zwierzę tak zwane sportowe, treningi indywidualne. Nie byłem w stanie nigdy indywidualnie pracować, w sporcie również. Tylko gry zespołowe mnie interesowały. Oczywiście, że w grze zespołowej, w teatr jest też grą zespołową. Że nie będę takim znowu bohaterem wielkim i nie mówił, że tylko zespół mnie interesuje. Tak, mnie interesuje bardzo zespół, ale oczywiście, że w tym zespole zawsze wolałem być Lubańskim niż tym, kto podaje piłkę Lubańskiemu. Wolałbym być. Nie byłem, tylko wolałbym być. A więc kimś, kto jest egzekutorem sukcesu zespołu, pracy zespołowej. Pod tym względem tutaj właśnie teatr jest bliski wszystkim grom zespołowym. Zawsze ma podzielone funkcje i bardzo rzadko cały team jest równie kochany przez odbiorców i oglądaczy. Zawsze ma swoich kibic, ma swoich ulubieńców, ale mówię o kibicu, nie o kibolu, bo to jest zasadnicza różnica. Kibic towarzyszy zjawisku, które się nazywa meczem sportowym. Kibol to jest przynależność plemienna. To jest wojna plemion, którą sobie sami wymyśliliśmy. Mamy potrzebę zjednoczenia się w jakiejś grupie. Przy okazji można coś zarobić, ale to już to zostawmy. To nie są ludzie, którzy są ludźmi sportu. A ponieważ w tej chwili żyjemy w czasach, w których jakby to powiedzieć, miernota zaczyna decydować o naszym sposobie funkcjonowania, bycia. Miernota, nie prostota, żebyśmy nie mylili tego. Prosty człowiek jest godny szacunku. Ale najgorsi są ci, którzy nie mają szacunku dla umiejętności. Tyczy to również sportu. Umiejętność, warsztat, rzemiosło w Polsce ma barwę pejoratywną. Rzemieślnik to nie jest ten, artysta musi być. W normalnym świecie z tysiąca rzemieślników rodzi się jeden artysta. W Polsce z tysiąca artystów czasem się rodzi jeden rzemieślnik. Panie dyrektorze, chciałem jeszcze na moment wrócić do serialu Dom, ponieważ gdybyśmy byli mistrzem świata, to pan by nie wracał do domu przez tydzień. To jest taka wspaniała scena. Jeżeli używamy terminologii piłkarskiej, to ja w serialu Dom byłem prawoskrzydłowym, szybkim jak kuń. Grał pan w wielu klubach. Nie, ale generalnie rzecz biorąc byłem tym takim, który bardzo szybko biegł po linii bocznej i pięknie centrował. To w ogóle ten serial jest naszpikowany sportem, piłką nożną, kilka wątków piłkarskich, między innymi piękny wątek pierwszego meczu powojennego. Polonia Warszawa, tak. Krakowie, kiedy tak. Oni przyjeżdżają, ci Krakusi. Tak, no bo tam jeden z tych bohaterów jest byłym piłkarzem Polonii. Ten Bawolik chyba się Bawolik. Nazywał. Tak. Ten Stefan Szmin grał, pamiętam. A pamiętam dlatego, że był mężem mojej ówczesnej żony, w filmie mężem mojej ówczesnej żony, właśnie Sołtysi, która grała jego żonę, a ja jako wrotek podrywałem mu żonę. Tak. I muszę powiedzieć, że chyba też pan podrywał Beatę Tyszkiewicz w serialu Polskie Drogi. I chyba pan w twarz dostał. Podrywał. Ciężkie pytanie, byłem partnerem. Nie podrywałem.
Kiedyś córka Beaty Tyszkiewicz powiedziała mi, że zapamiętała mnie z tego serialu, bo była na planie, bo 5 razy była świadkiem, jak Beata Tyszkiewicz mnie policzkowała. 5 powtórzeń. 5 razy dostałem w twarz i ona to najlepiej zapamiętała. No więc, jak pan widzi, wszystko, co jest spektakularne, jest zapamiętywane. Mecz na Wembley jest zapamiętywany. Role, w których był człowiek efektowny, są zapamiętywane. Bramki niezwykle efektowne są zapamiętywane, a ciężka praca, to jest coś, co jest normalna rzecz i tego nie pamiętamy. Słyszałem, że pan ogląda, nie wiem czy regularnie, ale uwielbia pan oglądać w akcji Roberta Lewandowskiego i skoro pan ogląda mecze Bayernu Monachium, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że robi pan to w telewizji Eleven Sports, ponieważ my transmitujemy Bundesligę i tych meczów Bayernu pokazujemy pewnie 90%. Tak, mam Eleven Sport i mam Polsat Premium też. Więc mogę oglądać też i mecze międzynarodowe i drużyn narodowych i puchary. Oglądam. To wiadomo, że jak jest dobry mecz. No i jak gra Bayern, przyznam szczerze, że jeśli mam czas, to na pewno będę oglądał. A potem, no głównie ze względu na Lewandowskiego, niewątpliwie. To nie ma co do tego, żadnych wątpliwości, że to jest magnes, który przyciąga polskich kibiców, w tym i mnie, do oglądania i kibicowania temu, co Robert zrobił. Mogę powiedzieć jedno. Robert jest typowym przykładem właśnie rzemieślnika, z którego wyrósł artysta, a nie odwrotnie. Quentin Tarantino, który jest moim ulubionym reżyserem, powiedział kiedyś takie zdanie, że wszyscy kradną. I nie ma w tym nic złego. Jeden aktor od drugiego, jeden reżyser od drugiego ujęcie. Ja bym tego nie nazwał kradzieżą, bo to brzmi pejoratywnie. To jest inspirują się. O, nazwijmy tak. Okej, inspiracja. To jest dobre określenie. I ja też pana, może bardziej efekciarsko powiem, okradłem. Z warsztatu, umiłowania warsztatu. Ponieważ wracałem kiedyś z Brazylii, gdzie kręciłem tam taki pseudofilm dokumentalny o jednym piłkarzu brazylijskim, który ma polskie korzenie. Grał w Atletico, Filipe Luis Kasmirski. Kilkanaście godzin podróży, coś trzeba robić. Można czytać książkę, oczywiście trochę pooglądać film i pobrałem podcast wojewódzki kędzierski, gdzie pan wygłosił wspaniałą mowę na temat warsztatu, który dzisiaj moim zdaniem jest chyba najtrudniejszą rolą, jaką może człowiek odegrać, ponieważ warsztat to jest jak chłop na roli. Powtarzalność. Powtarzalność, która polega na pracy codziennie. Czy w zawodzie aktora ta powtarzalność i ta praca u podstaw nie jest najważniejsza? Bo skoro pan mówi o gwarze, no to do jasnej cholery musiał się pan jakoś tej gwary nie, nauczyć. Nie, gwara to jest drobiazg. Ja bym tu nie mieszał zawodu aktora z tylko i wyłącznie porównywaniem ze sportem. Dlatego, że należy pamiętać, że aktor pracuje również własną psychiką. Oczywiście piłkarz też. Lewandowski mówi, że 70% goli. To jest głowa, oczywiście. To jest głowa. Ale to wracamy znowu. Warsztat to jest jednak umiejętność. Ja uczę w Akademii Teatralnej jako profesor 40 parę lat i zawsze mówię, że moją rolą, jeśli chodzi o uczenie zawodu, bo przy okazji próbuję również uzmysławiać to, co tyczy również umiejętności nazwania tego, co robimy, czyli przekazania tego dalej, czyli umiejętnością analizy, syntezy i wniosków, a nie tylko bezmyślnym wykonywaniem, powtarzaniem wyuczonych ruchów czy wyuczonych umiejętności. W każdym zawodzie umiejętność polega na posiadaniu jak największej ilości kluczy do największej ilości zamkniętych drzwi. To jest tak, jakby pan był, jak włamywacz pan jest trochę. Jeśli ma pan szeroki warsztat, to pana klucze są ciężkie jak jasna cholera. Jeśli pan nie ma warsztatu, to pan ma nawet te klucze, ale nie wie pan, który dobrać do którego zamka. Umiejętność polega, czy rzemiosło polega na tym, żeby wiedzieć, że te drzwi, ten problem trzeba rozwiązać za pomocą tego wytrycha, czy tego klucza, a nie gmyrać w 300, nim się trafi na właściwy. To jest takie być może banalne porównanie, ale chyba trafne. W zawodzie aktorskim, to co mówi Robert Lewandowski, że głowa jest najważniejsza, no ale głowa zaczyna się od tego, że chłopiec z Pruszkowa bez przerwy się ulepsza.
że generalnie rzecz biorąc kontroluje siebie i kontroluje nie tylko piłkę, ale swoje ciało, swoją psychikę, swój sposób myślenia na boisku. Bo na to, żeby się znaleźć, mówi się, że piłkarzy niektórych lubi piłka, znajdują ich na polu karnym. Tak, znajdują, bo oni stawiają się tam w tych drzwiach, które otworzyli. Szkoda, żeby mnie tak nie lubiła, bo nas łączy to, że jesteśmy niedoszłymi reprezentantami Polski. Zarówno pan, tak, pan marzył dyrektorze. Proszę pana, ja marzyłem, dopóki nie dostałem się do szkoły teatralnej. Miałem wtedy 17 lat, więc krótko marzyłem. A Andrzej Janisz, na pewno pan zna, znakomity komentator radiowy, mówi, że jego pokolenie dziennikarzy sportowych miało kompleks niespełnionej kariery sportowca. No wiadomo, lekko. Wie pan, to tak jak krytycy teatralni albo piszący o teatrze. Coś w tym jest. Powiem panu taką anegdotę. Bayern Monachium gra z Borussią Dortmund, Der Klassiker. Jako Eleven mamy studio tuż przy murawie. To dosłownie są 2 metry. Pamięta pan męki Tantala? Tantal stał w wodzie, nie mógł się napić. I tak stoję sobie na tej murawie i dzieli mnie krok od wejścia, czyli od zrealizowania marzenia. 80 tysięcy ludzi, stadion w Dortmundzie, wspaniała atmosfera. I sobie myślę, cholera, szczęście z jednej strony, że ja tu jestem, prawda, że mogę być blisko, zobaczyć piłkarzy w akcji, ale z drugiej tortura, no bo wejść nie mogę, znaczy mogę, ale prawdopodobnie zrobię to ostatni raz. Więc moim zdaniem trzeba mieć trochę taki kompleks, w cudzysłowie kompleks i pielęgnować. Kompleks, to nie nazywamy tego kompleksem, trzeba mieć ambicje po prostu. To nie był kompleks, to była ambicja. To było coś, co pan... Postawił sobie pan bardzo wysoko poprzeczkę i nie do końca było możliwe do zrealizowania. No dobrze, ale to nie jest kompleks. Bo pan mówi na przykład, że nie marzenia, tylko ambicje, tak? Ja nie mam marzeń, ja mam cele. Całe życie. Cele. I niektóre realizuję lepiej, niektóre gorzej, ale marzenie to jest coś, co od razu ustawia to w sferze niewykonalnej. Jakiejś iluzorycznej. Ja jestem człowiekiem konkretu i jeśli coś postanowię, że mam zrobić, to staram się to zrobić. Przynajmniej mieć plan tego, co chcę zrobić i ten plan w jakiś sposób realizować. A nie mówić, że nie udało mi się, bo jest sitwa, albo sprzysięgli się przeciwko mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mieć alibi na każdą słabość i na każdy swój grzech. Większość z nas ma alibi na każdy grzech w tej chwili. Na każdą nieumiejętność. Jesteśmy na etapie, w którym internet spowodował właśnie, że nie jakość decyduje, tylko ilość. Że generalnie rzecz biorąc mamy likwidację elit, bo to nie ma prawdziwych elit, tylko są że elity przecież. Że ktoś nad nami jest, kto niezasłużenie zajmuje to stanowisko. W sporcie to jest o tyle dobre, że w sporcie jest wymierne. To się da zmierzyć. Jednak jak ktoś nie umie strzelać bramek, to nie umie. I wszyscy to widzą. I wszyscy to widzą. Jak ktoś umie, to też to wszyscy widzą. Ale przecież rodzaj hejtu, który poszedł na Lewandowskiego w ostatnim tygodniu po kontuzji, po meczu z Andorą, że nie gra w meczu na Wembley. Piłkarz jest odgrany jak aktor. No to wie pan, to jest coś takiego, co mnie przeraża. Łatwość poprzeczki stawianej naszym ulubieńcom, brak tolerancji dla ich jakiejkolwiek słabości. Słabości, którą ten hejtujący ma w sobie zapisaną na stałe. Oczywiście atak za to, że pewnie w meczu z Lipskiem w Bayernie zagra, a dla Polski nie chce zagrać, a takie się pojawiają naszych kibiców też komentarze, no jest moim zdaniem żałosny. Ale jest, funkcjonuje, ma zwolenników. Z czego to się bierze? No właśnie, na czym polega miernota? Miernota polega na tym, że własne kompleksy i nieumiejętności rekompensujemy, atakując tych, którym się powiodło. To znaczy tych, którzy albo mieli szczęście, albo coś zrealizowali dzięki swojej pracy. To jest coś, co mnie przeraża. Że z taką łatwością dyskwalifikujemy. A nie ma pan wrażenia, że to zawsze było, tylko nie było narzędzi? Nie było tak szybkich narzędzi. Bardzo często ci, którzy mówią o wspaniałości właśnie internetu, powołują się na Gutenberga i wynalazek druku.
No tylko zapominają o tym, że wynalazek druków w powszechnym użyciu znalazł się dwa wieki, przynajmniej później. W tej chwili każdy wynalazek i każda informacja, każdy news to jest sprawa kilku sekund. To jest sprawa, to jest błyskawiczna informacja. Wie pan, co kiedyś powiedział Ryszard Kapuściński, że ludzie żyli przez wiele lat, kilkaset lat, w niedoborze informacji, musieli te informacje wyrywać, zdobywać ją. Dzisiaj muszą nauczyć się selekcjonować. I to jest jedna z najważniejszych umiejętności współcześnie, przy tym zgiełku, żeby umieć... Bardzo trudna umiejętność. Bardzo trudna umiejętność. Też nie ja to wymyśliłem, czytałem taki artykuł, nie pamiętam autora, w tej chwili Brytyjczyk, który newsy, czy wiadomości internetowe, mówi, że przyjmujemy jako prawdziwe te, które są w zgodzie z naszym poglądem. Te, które nie są w zgodzie z naszym poglądem, są fałszywe. To tyczy wszystkiego. A ponieważ większość z nas, tak jesteśmy skonstruowani, czy atawistycznie przyjmujemy wszystko, co jest niebezpieczeństwem, jako prawdziwe, a wszystko, co lekceważy niebezpieczeństwo, jest nieprawdziwe. Tak jesteśmy skonstruowani, w związku z czym wyławiamy najchętniej z tego bigosu informacyjnego coś, co jest straszne. Nawet poważne telewizje mają na pasku, pan głównie się dowiaduje, kto na jakiej drodze zginął, ile ludzi się spaliło w pożarze. Jak ma pan wypadek na szosie, to jest korek wynikający najczęściej z tego, że wszyscy muszą powolutku jechać i zobaczyć, co się wydarzyło. Jak nie ma ofiar śmiertelnych, to są rozczarowani. No tak bywa. No tacy jesteśmy, tak jesteśmy skonstruowani. Tak, natomiast panu nie grozi przebodźcowanie, bo pan się umiejętnie przed przebodźcowaniem broni, bo pan adresu mailowego nie ma. Telefon komórkowy? Nie mam. Przyznam się szczerze, nie mam. Mam adres w pracy. Kancelaria mojego teatru. Pani Ewa, dzwoni się ale, do pani Ewy. Ale wie pan, to jest bardzo wygodne. Oczywiście muszę uważać ze swoim sposobem żartowania, bo ja mam zwyczaj ironizować albo mówić coś ale bur, a potem to jest odbierane jeden do jednego, więc uprzedzam, że to jest rodzaj autokpiny. To jest bardzo wygodne, że nie mam, bo przychodzą do mnie z wiadomości internetowe, scenzurowane przez kancelarię moją i tych złych nie dostaję. Filtr. A czy pan dostawał jako aktor w przeszłości na przykład zaadresowane listy do pana, hejtujące pana? Tak, zdarzało się. Nie było, z tym, że oczywiście w tej chwili tych łatwość właśnie dostępu do informacji do szerszego grona niż tylko Magiel. Ten Magiel ogólnoświatowy jest ułatwia zarówno zachwyty, jak i komentarze nieprzychylne. I niech pan zwróci uwagę, że pan czy pana koledzy, jeśli dostajecie na swój temat wiadomości, to bardziej pamiętamy te, które nas dotykają, nie, które są przeciwko nam. Bez mrugnięcia oka przyjmujemy komplementy. Tak? Nie ma to żadnego nie, znaczenia. Nie, komplementy ma żadnego znaczenia. Nie wierzymy w ten komplement. Od razu ja mam się łapię na tym, że jak dostaję, że dlaczego to jest dobrze. Że rzeczywiście, jest odwróciliśmy sytuację. Kiedyś zastanawiałem się o tym, dlaczego ktoś mi dokopał. A teraz zastanawiam się, dlaczego ktoś mnie chwali. Okej. Okay. Pan urodził się w 1943 roku i pomyślałem sobie, że tak. Musi pan pamiętać Cieślika. No, jak musi pan pamiętać Brychczego, a później to już cała plejada znakomitej pamiętam generacji polskich piłkarzy. Pamiętam Brychczego. Pamiętam nawet Boruca. Nie Boruca, co ja mówię, Borucza. Był taki bramkarz. Był też Szymkowiak, znakomity bramkarz. A Szymkowiak to dla wielu lat później. Kazimierz Trampisz był znakomity piłkarz, który grał z Szymkowiakiem w jednej drużynie, a Pele podnosił Szymkowiaka, bo tak znakomicie bronił. Dzięki Bogu... Ale był Wołosz w Polonii, pamiętam, stoper świetny. Kiedyś, dawno temu taką encyklopedią wiadomości jest Janusz Zaorski i myśmy na planie Kolumbów grali ze sobą w taki rodzaj quizu sportowego. Zadawaliśmy pytania i kto kogo zaskoczy brakiem odpowiedzi. Z nim był trudny bardzo mecz, ale to na przykład potrafimy wymyślić rekord Polski skoków z wyż Fabrykowskiego nożycami. Ale to tylko po to, żeby mieć poczucie, że się wygrało, czy jakieś zakłady o coś? Nie, to było to, że jeden i drugi, żeśmy byli czytelnikami przeglądu sportowego, gdzie każdy wynik
każde wydarzenie sportowe było przez nas notowane gdzieś tam w głowie i zapamiętywaliśmy to po prostu. Byliśmy prawdziwymi kibicami. Takimi, którzy no, śledzą dyscyplinę sportu, czy w ogóle. No ja przegląd sportowy przyznaję się bez bicia, że czy czytam, czy nie, bo nie mam czasami, a czasami nie ma co czytać, ale chyba jeśli w ciągu tych ostatnich 60 lat nie kupiłem 10 numerów przeglądu sportowego, to jest wszystko. Po prostu jest nawyk. Powinien pan mieć subskrypcję za darmo. Oni powinni panu dać. Powinni. Ale nie dali. Ale nie dają. No bo to wydawnictwo szwajcarskie, oni umieją liczyć pieniądze. Okej. Okay. Pamięta pan Brychczego, pamięta pan Cieślika, pamięta pan Lubańskiego, o którym zawsze mój ojciec mówił, gdyby nie Komuna, grałby w Realu Madryt. Pamiętam Pola, pamiętam Lentnera, pamiętam. Gdzie by pan umieścił Lewandowskiego w tej swojej osobistej hierarchii? Najwyżej zdecydowanie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że żyję w czasach, w których jest łatwiej. I łatwiej w związku z tym rezygnuje się z pokonywania przeszkód. Łatwiej się poddajemy, idziemy na łatwiznę. Na czym polega większość braku rozwoju talentów, które wyławiają menedżerowie zachodni i idziemy grać na zachodzie? Jeśli to są młodzi chłopcy jeszcze, no to wtedy przez pewien czas walczą, ale najczęściej się poddają. Bo za ciężko trzeba pracować, albo z kolei wystarczy nam za to, co zarabiam tutaj, nie mam żadnych ambicji większych, albo idę do drugiej ligi gdzieś, bo lepiej płacą. I tak dalej, i tak dalej. Kariera Lewandowskiego świadczy o tym, że to jest nietypowa dla zresztą naszej nacji, że osiągnąwszy bardzo wysoki pułap, nie zjada tylko z tej samej półki marmoladek, do której się dopchał, tylko patrzy, czy wyżej nie ma czegoś lepszego i dalej pracuje, mając swoje lata, już 10 lat temu by nie grał, a w tej chwili jest szansa, że będzie jeszcze lepszy w przyszłym roku. To jest, ja jako, parę razy pan wymienił datę jego urodzenia, ale ja ciągle mam nadzieję, że się ulepszam. No, ja też próbuję być coraz lepszy. A w czym pan jest lepszy na przykład niż 10 lat temu? No na pewno w zarządzaniu. Zasobami ludzkimi, jak to się ładnie mówi teraz. Na pewno w zarządzaniu. Myślę, że też łatwiej formułuję myśli. W czym jestem lepszy? No w samoocenie chyba. Bardziej krytycznej niż 10 lat temu, a na pewno bardziej krytycznej niż 50 lat temu. W najróżniejszych rzeczach. Jeśli chodzi o sport, no to już lepszy nie będę niż bywałem. To już nie ma takiej szansy. No w żadnej dziedzinie. Może w szachach. Nie, ja słyszał pan o arcymistrzu 78-letnim, bo ja nie. Wszystko przed panem. Więc nie. Sport nie. Jedyną frajdę, jaką mogę mieć, to to, że 3 dni w tym roku, mając 70 ze strachem, ale pojeździłem na nartach. Więc jak pan widzi, nie poddaję się. Panie Janie, w tenisa gram regularnie też. Najlepszy dowód tutaj, to co mam na tym, to jest właśnie efekt mojej ostatniej eskapady tenisowej. I przełożenia naszej rozmowy. Bo ja wyglądałem, jakbym wsadził głowę do ulo. Czytał pan biografię Andrea Agassiego Open, jedna z najlepszych książek sportowych. Polecam serdecznie, ponieważ Agassi nienawidzi tenisa, jednocześnie jest tenisistą. Tam jest też ciekawy wątek ojca tyrana. Jakbym pisał książkę o sobie, to też lepiej pisać o tym, co się nienawidzę, ale mimo to jestem świetny. I najlepiej pisać w trzeciej osobie. Punkt wyjścia zawsze jest na rzecz wywiadów, na rzecz biografii i tak dalej. Przecież budujemy sobie takie pomniczki, takie laurki. Tak ładnie wszystko ulukrowane, upudrowane. Tak łatwo coś nam wydaje sądy, opinie. Kokietuje się skromnością swoją i tak dalej, i tak dalej. Zawsze biorę poprawkę na tę formę, która jest naturalną rzeczą, ale tę formę, która ma zainteresować tym, który mówi, czy tym, który pisze. Więc Agassiego nienawiść do tenisa, zresztą którą wierzę, bo to wymagało strasznej pracy od niego. Jak ktoś tak haruje ciężko, no to tego może nie zawsze to się kocha. No ale już te sukcesy, które miał potem, to już nikt mi nie opowiada, że nie kochał. No, wtedy... Mówił, że rzeczywiście ojciec był terrorystą, ale wielką satysfakcję jako dziecko naprawdę miał, kiedy
oddał takie soczyste uderzenie, kiedy ta piłka idealnie została trafiona. I Agassi sobie liczył, jeżeli ja odbijam dziennie, powiedzmy, 1000 piłek, tygodniowo, powiedzmy, 7000, miesięcznie ileś tam, czyli jeżeli rocznie odbiję, powiedzmy, tam kilka milionów piłek, to ja muszę wygrać French Open albo... No dobrze, znaczy to jest kariera głównego księgowego. Natomiast muszę panu zadać jeszcze jedno pytanie. Jeszcze załapałem się, myślę, na ten okres. Pochodzę z małej miejscowości, styk świata analogowego i cyfrowego i podwórko, które mnie hartowało. Czy u pana było tak, że jak młody chłopak nie uprawiał sportu, to... W moim pokoleniu tak. Chłopak, który nie uprawiał sportu i był niesprawny fizycznie, był od razu w hierarchii bardzo nisko. Hierarchii nie tylko podwórka, ale również i szkoły, i koleżanek. Także, że nie należy również zapominać, że o tyle to było ważne, że byliśmy zdruzgotanym przecież społeczeństwem przez wojnę, przez no właśnie pewnego rodzaju dyskryminację nie tylko psychiczną, ale również i fizyczną. W związku z czym to udowodnienie sobie własnej wartości przez sprawność fizyczną było wtedy bardzo, bardzo istotne. Sprawność intelektualna przychodziła później. Zaczynało się od sportu, dopiero potem człowiek wchodził w sferę intelektualną. Tak myślę, tak szkoła funkcjonowała. Ja jestem z pokolenia, które po lekcjach, po 6 lekcjach zostawało na boisku szkolnym. Z teczek robiliśmy bramki i 3 godziny szmacianką, bo nawet nie było piłek na początku przecież, szmacianką rąbaliśmy w piłę. Potem miałem 4 kolegów, z którymi codziennie mieliśmy czwórbój, rzucaliśmy kulą, czyli brukowcem. Skakaliśmy w dal, uprawialiśmy trójskok, biegaliśmy na zewnątrz i punktowaliśmy sobie wzajemnie. Igrzyska olimpijskie. Takie igrzyska olimpijskie. Ja oprócz tego byłem najmłodszy w klasie, do której chodziłem. Ja poszedłem wcześniej do szkoły, a w Warszawie na Starym Mieście był dom dziecka, gdzie były sieroty wojenne i miałem kolegów o kilka lat starszych ode mnie, którzy mnie bili, bo byłem mamin synek. I na dodatek łatwo mi przychodziło uczenie się i mnie. No więc dlatego do dziś bardzo szybko biegam. Bo nauczyłem się wtedy szybko uciekać przed łomotem. Ale dopóki nie zacząłem być lepszy od nich w piłkę nożną. Zaczęli respektować. Ale bardzo. Natychmiast skończyło się jakiekolwiek prześladowanie. Jak się okazało, że jestem dobry fizycznie. Zbigniew Błoniek mówi, że każda szatnia zaakceptuje dobrego piłkarza. I tak było w tym przypadku. To znaczy są, zdarzają się wypadki. Każda... Ma pan w tej chwili przecież ten cały atak na szkoły teatralne, który jest bardzo trudny do oceny, a na pewno nie na rzecz naszego wywiadu, ale każdy teatr, każdy zespół teatralny też zaakceptuje każdego wybitnego aktora, ale jest taka granica, której temu aktorowi nie wolno przekroczyć. Granica lekceważenia tych, którzy z nim pracują. Tego nie wolno zrobić. Bo nawet najlepszy piłkarz, jeśli będzie tylko wymagał, a nie będzie nic od siebie dawał, przegra z zespołem albo rozwali zespół. Na pewno pan pamięta znakomitego trenera włoskiego Arrigo Sacchi, rewolucjonista, trener wielkiego Milanu, który kiedyś udowodnił Marco Van Bastenowi, swojemu piłkarzowi, który próbował z nim polemizować, że 5 dobrze zorganizowanych piłkarzy nie przegra meczu z 10, których sobie Van Basten wybierze jako kolegów do gry. Grali 15 minut, i ci proszę dobrze pana, to jest tak, w teatrze również są koryfeusze. To znaczy ci, którzy prowadzą przedstawienia, są ci, którzy grają drugoplanowe role, ci, którzy grają epizody i statyści. Nie może pan zrobić zespołu teatralnego z samych gwiazd, bo nie będzie szansy na to, żeby ktoś zagrał epizody. I pan, jak to się mówi w piłce, że musi ktoś grać na fortepianie i nosić fortepian. No więc nie tylko nosić fortepian, ale jeszcze musi umieć nastroić fortepian. Ktoś, po przeniesieniu. To jest, szereg funkcji pracuje na koncertmistrza, który później zbiera cały miód z produkcji. I jeżeli ten koncertmistrz źle traktuje tych, którzy noszą fortepian, mimo swojego mistrzostwa, zrobią mu kawał i będzie miał rozstrojony fortepian na przedstawieniu.
Panie dyrektorze, zadam takie proste pytanie. Jak nie zdziadzieć? Bo pan jest antytezą dziadzenia. Znaczy, ja jestem dziadercem, dlatego że nie nadążam za właśnie online'owym sposobem życia. Ale nie dziadzieję, no chyba dlatego, że no, ciągle uważam się za rozwojowego po prostu. No, wierzę, że mam jeszcze coś do zrobienia. Mało tego, że nie tylko wierzę, pracuję, żeby coś zrobić nowego. Nie zawsze mi się udaje. Pewnie będzie mi się coraz rzadziej udawało. Ale nie, ja nie umiałem nigdy i nie umiem nadal. Nie umiem żyć pasywnie. Ja dlatego w pandemii pracuję dwa razy więcej niż pracowałem bez pandemii. I właśnie dlatego, że są obostrzenia, że nie wolno, że nie mamy, że nie gramy i tak dalej. Myśmy tu zrobili w teatrze w czasie pandemii 4 przedstawienia gotowe do premiery, kiedy będzie odblokowane wszystko, ale nie przerwaliśmy pracy na sekundę. Na sekundę. Oczywiście to wymagało niezwykłych zabiegów psychologicznych, bo przecież ludzie są tacy, którzy bardziej się boją, mniej się boją. Są tacy, którzy odmawiają pracy ze strachu tylko. A to jest praca zespołowa. No i teraz konieczność gaszenia pożarów. To jest tym lepszy strażak od premiera Pawlaka, to na pewno. No ja, to jest moja specjalność. No, no szukanie kompromisów. Przy okazji warto by było powiedzieć, że kompromis, który ma pejoratywne określenie, to jest niesłuszne. Mylony jest z konformizmem. Kompromis służy sprawie. Konformizm to jest kompromis nagięty dla własnych korzyści. Jeśli tego nie odróżnimy, to się zaplączemy. W każdej pracy wymagającej kontaktu z drugim człowiekiem, z partnerem albo z przeciwnikiem, kompromis buduje. Czyli to jest pewnego rodzaju obopólna umowa tycząca sprawy. A my ciągle mówimy, nie wolno iść na kompromisy. Jak nie będziemy chodzić na kompromisy, to nic nie zbudujemy. No jasne. A czy to też nie jest tak, że sport pozwala panu być w dobrej kondycji? Bo jak ja sobie czytałem różne historie ludzi wybitnych, którzy pracowali w poprzedniej epoce, na przykład jestem oczarowany całą etyką pracy Zbigniewa Religii, też zakochanego w sporcie. Może nie był wzorem sportowca ze względu na swoje różne nałogi, przyzwyczajenia. Natomiast w waszym życiu było coś takiego jak umiłowanie sportu i coś, co dzisiaj zazdroszczę włoskim dziennikarzom. Jeżeli zapytasz kandydata na premiera, aktorkę, aktora, piosenkarza, to on ci od razu powie, kibicuję Juventusowi, Interowi, chodzę na mecze, uprawiam sport, jeżdżę na nartach, gram w piłkę. Sport jest elementarną częścią życia. To znaczy, jeżeli to jest tylko teoretycznie, to niekoniecznie. Natomiast jeśli jest w człowieku potrzeba rywalizacji sportowej przy zachowaniu reguł gry, ja jestem w ogóle zwolennikiem fair play. No jak pan gra w tenisa, to pan nie oszukuje, jak piłka... Ani nigdy. Nie? Nie. Mogę się pomylić, ale świadomie nigdy. Mnie zresztą koledzy odrzucali od telewizora przy transmisji, bo jak nasz faulował, to nie krzyczałem, ale mówiłem, przestańcie, przecież go mało mu nogi nie złamał. To się nie nadawałem, bo ja w ogóle nie rozumiem fanatyzmu. Ja jestem zwolennikiem fair play, dlatego też nigdy nie dałem się wciągnąć w żadne działania polityczne, bo w polityce fair play to jest głupota. A czy to nie jest tak, że pan nie został piłkarzem, bo się pan trochę bał, że się pan rozpije? Nie, to tam opowiadałem w tym. Było coś takiego, co mi się nie podobało w tych moich półrocznych, że tam się pije, że ci młodzi chłopcy piją piwo, bo tam nawet wódkę to nawet nie pamiętam, ale piwo, że piją. Mało tego, że ten trener od tych juniorków pije z nimi razem piwo. Mało tego, ja byłem mamincynek trochę. Ja byłem z domu, w którym się nie kleło, nie paliło, nie tego, więc sam nie paliłem. Nie piłem, nie przeklinałem, byłem dobry, więc mi przez ten czas nie dokuczali, ale jakoś nie umiałem wejść w... Ale główna przyczyna rezygnacji to było no jednak to, że zacząłem mieć sukcesy w innej dziedzinie, w dziedzinie artystycznej i że mało tego, i że tam... Przecież moje działanie w piłce nożnej to było... Jakby to powiedzieć, tak jakbym powiedział jutro wiersz na imieninach u cioci. No przecież to ja byłem młodzikiem, czy tam juniorkiem
w drugiej drużynie juniorów Polonii Warszawa. No już nie kantujmy się, że coś tam jakieś miałem. Podpisałem legitymację jako zawodnik i dzięki temu do dziś jestem uważany za piłkarza. Jaki tam był ze mnie piłkarz? No potem w meczach dziennikarze, aktorzy. Owszem, zdarzyło mi się parę razy błysnąć bardzo. Nawet chyba przez pewien czas byłem rekordzistą w zdobytych bramkach. Nie miał pan nigdy marzenia, celu, przepraszam, żeby skomentować mecz piłkarski? Miałem. Ja kiedyś właśnie, jak przestałem grać w piłkę, to następnym moim adresem był komentator sportowy. Myśmy zresztą grali w rodzinie, miałem dwóch braci ciotecznych i mojego brata. Myśmy grali w guziki, ale to w inne guziki, to się grało hokej. Mieliśmy stolik razem. Ja zawsze prowadziłem transmisję z takich meczy, że każdy guzik miał swoje nazwisko. Od tego się zaczyna. I tam jechało, że Czorich, bo my nam hokejowe. Czorich był taki polski hokeista w 50-tych latach. Może pan to sprawdzić na pewno. Czorich ciągle u mnie był. Czorich, minął dwóch tam. I cały czas w trakcie tego pykania tymi guzikami ja prowadziłem emocjonalną narrację. A później śledziłem kolegów, którzy to robili i zrozumiałem, że ja popełniałem, prowadząc tę narrację, ten sam błąd, który robią oni. To znaczy Tomaszewski nie popełniał błędu, bo on mówił w radio, więc musiał budować dramaturgię. Natomiast największym błędem komentatorów telewizyjnych jest, jak mówił Bardini, mówiąc o dobrej reżyserii, jest to, że upychają kontrabas w futerałot skrzypiec. To znaczy nie używają właściwej formy do tego, co się dzieje na boisku. Ja, a zwłaszcza jak nie chcą nikogo urazić, oglądam mecz z Andorą i ja nie słyszę żadnej krytyki, żadnej oceny tego, co się dzieje, tylko cały czas, że tutaj bardzo ładnie, bardzo tego, i takie usprawiedliwianie, nawet potem już, jak jest przerwa, no to także jednak nie było najlepiej, ale w trakcie denerwująca rzecz nie jest komentowana, ale nawet niech będzie. Tylko jeżeli jest taki nudny mecz, a komentator gra, mówi tak, jakby się działy niesłychane rzeczy i używa niewłaściwej formy, jest w błędzie. To jest denerwujący. Najgorsze komentarze, tu się narażę pewnie, ale nic tak fałszywego, jak komentatorzy bokserskich walk. Oni komentują w ten sposób, że ile w trakcie tego, że specjalista od prawego sierpowego wygrał 27 walk, kiedyś zaczynał w Gwardii Opole, a tam się tłuką. I to jest cały czas obok, ale kompletnie, czasem mówi, o, bardzo udany prawy prosty i wraca do tego wątku. Moim zdaniem powinni w ogóle milczeć. Albo od czasu do czasu rzucić jedno słowo w czasie 3 minut tej rundy. Umiejętność milczenia. Kiedyś Włodzimierz Aronowicz powiedział mi, że komentator to jest taki gość, który musi tylko dorzucać drewno do ogniska. Albo gasić ognisko. Albo gasić. Jak tak. Niesłusznie się rozpaliło. To prawda. No, w każdym razie powiadam, no to ten Bardini jest jednak lepszy, bo jest precyzyjniejszy. No trzeba wkładać skrzypce w futerałot skrzypiec, a kontrabas w futerałot kontrabasu. A miał pan swojego ulubionego komentatora polskiego? Wie pan, no Tomaszewski niewątpliwie, jak tylko radio było, no to było mistrzostwo świata. Zresztą później jego komentarze tenisowe, gdzie już też przegadywał czasami akcje, ale to był tak piękną polszczyzną mówiony tekst, że nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, jak wtedy, kiedy jak coś jest. Są komentatorzy tenisa, niektórzy w porządku, nie będę tutaj robił żadnej hierarchii, nie chcę wymieniać nazwisk. Lubiłem entuzjazm, chyba Zieliński nazywał się ten, który siatkówkę, on trafiał z formą, w temperaturę meczu. Ten, który prowadził ten mecz ze Związkiem Radzieckim w Montrealu, to gdzieś to była, on mnie pompował też, ale było do czego. A generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że to jest tak. Komentator sportowy musi wiedzieć, że nie musi się popisywać swoją erudycją sportową. I to nie chodzi o wiadomości nawet, ale tym, że on zgłębił tajniki techniki czy tajniki szatni i tym się z nami łaskawie dzieli. Powinien
wyłącznie używać czasu teraźniejszego, to znaczy tego, co się dzieje w tej chwili. Nie wybiegać ani w przyszłość, ani nie sięgać do przeszłości. Jak aktor, tu i teraz. W komentarz przez czym innym, po, albo rozmowy przed. Natomiast już w trakcie meczu, już powinien się zajmować wyłącznie tym, co się dzieje na boisku, niczym więcej. Czasem się to zdarza. Czasem się... Ciszewski, też powiem anegdotę, który mieszkał w tym samym domu, co ja, kolegowaliśmy się. I kiedyś Polacy bili FSO, biło rekord świata w sześciodniowym jeździe samochodem pod Wrocławiem. Tak. I on, że krzyczał sukces, że ja mówię do niego, mówię, Janek, powiedz mi, czemuś, co to za jakiś entuzjazm? Dawałeś coś tam, podjeżdżał samochód, krzyczałeś, jakby się narodziły się siedmioraczki. O co chodzi? On mi na to powiedział, jakby ci dali za komentarz świata, też byś tak krzyczał. Muszę panu powiedzieć, że pan pobił rekord, ponieważ siedząc w Fiacie, dużym Fiacie tak zwanym, pokonał pan dystans z Warszawy do Krakowa w odcinku zmienników pod tytułem Safari w sposób niesłychany. Nie pamiętam, ale ja nie byłem kierowcą, to byłem pasażerem. Ale to wspaniały odcinek. To tyle pamiętam. Ja, to jest zabawne, wie pan, bo czasami rozmawiając z ludźmi, którzy sięgają w przeszłość, moją przeszłość, że tak powiem, mówią do mnie o rzeczach, których ja kompletnie nie pamiętam. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. No tu pamiętam, bo już tych zmienników już parę razy wymieniono. Ale niedawno mi ktoś przypomniał, że grałem z Gajosem w przedstawieniu, gdzie Gajos grał Stalina. Jak Boga kocham. Jak Boga kocham. Nie pamiętam nic. A film Bokser pan pamięta? Bokser tak, no bo to było po pierwsze boks. Po drugie z kadrą polską i ze Sztamem. Po trzecie z Drogoszem i Walaskiem. Nawet uczestniczyłem w Bójce w nocy. Nie filmowej, tylko prawdziwej, w której oni brali udział też. Ile ona trwała? 2 sekundy? Nie, nas było 4, ich było 12 chyba albo coś. To nie trwało tak łatwo, to nie było takie proste. Ja zawsze opowiadam troszeczkę konfabulując, że z takiej kupy na ziemi podniosłem tego, co było z wierzchu, a to był Drogosz, był na nich. Oczywiście nie do końca. A jak się skończyło? Oczywiście oni byli zdemolowani. Nie, no skończyło się tak, że Drogosz później, który był w milicyjnym klubie, mnie ratował, bo ktoś tam był uszkodzony w tej bójce. I mnie przyszli aresztować, milicja wówczas, że ja uszkodziłem wujka. Okazało się, że wujka spotkaliśmy w pół godziny potem. To wszystko było wyukartowane i Drogosz jako milicjant kolegom powiedział, że nieprawda, że brał też udział w tej bójce i tak dalej. No więc tak to było. Ale wtedy to był okres, w którym ja byłem jeszcze anonimowym aktorem zupełnie. Wtedy, Daniel był gwiazdą. Wtedy był pan mężem swojej żony. Był taki pierwszy wywiad ze mną, się pod takim tytułem ukazał. A w Bokserze było fantastyczne, bo Sztam był też zadowolony, bo okazało się, że my niektóre sprawdziany z kadrą polską wygrywaliśmy. Ja byłem dobry, ja byłem bardzo szybki przede wszystkim, biegałem szybko. W piłce nożnej też największą moją zaletą była szybkość. Szybko biegałem i te sprinterskie, krótkie przebieżki byłem dobry, byłem bardzo dobry w skoku w dal. Też w oparciu o szybkość. Ale jeśli już pan chce ze mną o sporcie, mówiłem, że jeżeli bym miał wybierać jedyny sport, który chciałbym oglądać, to jest siatkówka. Serio? Tak. Dlaczego? Najwspanialszy sport. Bezkontaktowy, po pierwsze. Po drugie, zespołowy. Po trzecie, trochę liznałem treningu siatkarskiego. Najwszechstronniejszy. Siatkarz musi wysoko skakać, mieć gimnastykę akrobatyczną, siłę, zręczność i inteligencję. Muszę panu powiedzieć, że umówiłem się na rozmowę z Bartkiem Kurkiem, znakomitym polskim siatkarzem. Wytnę ten fragment, wyślę mu, będzie zachwycony. Ostatnie pytanie. Rozmawiałem kilka miesięcy temu z Jackiem Gmochem.
I zapytałem go, na czym polega problem w tym przekazywaniu wiedzy, wartości, umiejętności starszego pokolenia, które dzisiaj, ja nazywam to brakiem szacunku do siwych włosów. Nie, proszę pana, bardzo szybko w panu w to wejdę. To jest kwestia właśnie znowu internetu. Po co ma być szacunek dla kogoś, co coś więcej, jak, co on mi nowego powie, jak ja sobie pstryknę i ty mi odpowie w sekundę to samo. Każda informacja, każda wiadomość jest tylko ogólnodostępna na chwilę oczywiście. No to jest problem też nauczycieli, szczególnie teraz w czasie pandemicznym. No jednak z uczeniem się czegoś na dłuższy czas, czy przyjmowaniem informacji na dłuższy czas, mamy kłopot. Młode pokolenie ma z tym kłopot. Ja powiem panu taką ciekawą rzecz, ponieważ rozmawialiśmy sobie przed tym wywiadem chwilę o cyfrowej demencji, o wpływie nowych mediów i telefonów komórkowych. Manfred Spitzer, czyli znakomity niemiecki profesor zajmujący się tym tematem, krytykujący nowe media, mówi, że po publikacji swojej pierwszej książki był bardzo krytykowany, ale dostał też jeden ciekawy list od pewnej już prawie emerytowanej nauczycielki niemieckiej, która napisała mu tak. Panie profesorze, ja się też nad tym zastanawiałam, dlaczego obecne pokolenie, które ani nie jest głupsze, ani bardziej agresywne, ani chamskie w szkole, mówi, to są zbliżone zachowania do poprzednich pokoleń, ma problemy z zapamiętywaniem na dłuższą metę. I ona doszła do wniosku, że wszystko jest, wynika z tego, że te dzieci wstając na przykład o 7 rano, przygotowując się do wyjazdu do szkoły, o godzinie 8.30 już są przeładowane informacjami, ponieważ od rana czytają internet, a jednak mamy ograniczone możliwości percepcyjne. I że z tego to wynika, z przebodźcowania, dlatego ona jest szokowana. To jest jedna strona medalu, a druga jest ta, że przecież każdy z nas, kto chodził do szkoły, wie, że były lekcje, które nie było kłopotów z uczeniem się, a były takie, które nie właziły do głowy, choćbym 70 razy przeczytał później książkę i to też w książce. Podobnie z budowaniem roli w teatrze. Pytają, jak pan to robi, jak pan się uczy takiej ilości tekstu. Ja się nie uczę tekstu. Ja najpierw się muszę dowiedzieć, kto to mówi, po co mówi, do kogo mówi i co chce przekazać. Jak to wiem, to słowa same mi wchodzą. Podobnie jest z nauką, że jeżeli uczeń nie rozumie, co się do niego mówi, to ma kłopot z percepcją tego materiału. Ale przestaje go mieć w momencie, jak tego, co nie zrozumiał, naciska na klika pokolenie kciuków, klika w i dostaje odpowiedź w przeciągu 3 minut na to, czego nie wie. Spisuje ją sobie i już wie. Nie wie, bo za 2 dni nie będzie wiedział znowu, ale znowu sobie sięgnie. W tej chwili jest na całym świecie również zauważalny trend, zwłaszcza wśród tych najmłodszych, podstawowych klas, że nauczyciele wieszają ekrany w klasach, gdzie to, co mówią, jest napisane. Przestajemy się słyszeć. Oglądamy się. No bo wszędzie ekrany. Na dworcu nie tylko. Ja ucząc w szkole teatralnej, w tej chwili mam to, że jak ktoś mi coś próbuje, ja reżyseruję i on mi coś opowiada, i to jest w ogóle nieprzekonywujące, to prowadzimy analizę, co widzisz, jak opowiadasz. I okazuje się po analizie, że widzi linijki na komputerze tekstu. I tak się go nauczył. Tylko ciekawe opowiadanie jest w świecie realnym, właśnie ma napisać to albo sfotografować. A w świecie rzeczywistym takie opowiadanie, jak ja w tej chwili do pana, gdybym panu opowiadał o tym, jak ja rozbiłem sobie mordę, to ja muszę dokładnie widzieć to zdarzenie, żeby to było interesujące opowiadanie. To jak ładnie mówić? Co zrobić, żeby ładnie mówić? Widzieć to, co się mówi, co się opowiada. Jeśli ja nie mówię o wykładach, ja mówię o opowiadaniu zdarzeń, o rozmowie. Słuchać przede wszystkim partnera. Może od tego zacznijmy. Że nie mogę, nie mogę odpowiadać nie słysząc to, albo nie widząc, czy to, co ja mówię, mojemu partnerowi się podoba, albo budzi jego dezaprobatę. Jeżeli tego nie widzę, to jest monodram, to jest monolog. To jest coś, co właśnie mnie odsyła do dwupoziomowego ekranu. Humanizm to jest otwarcie na drugiego człowieka. Otwarcie na drugiego człowieka, poza tym, że empatia i tak dalej, to musi być wrażliwość na drugiego człowieka i nie tylko w sensie tym, czy on jest biedny, czy jest pokrzywdzony, ale próba
wysłuchania jego opowieści, jego opowiadania, jego sposobu, czy mnie prowokuje, czy nie, czy jest za mną, czy jest przeciwko mnie. W zależności od tego ja muszę budować zdania. Nie mogę mieć gotowych zdań, muszę zmieniać format swojej odpowiedzi. My w tej chwili tworzymy teatr, to jest rodzaj teatru, rozmawiając z panem. Tak. Oczywiście przeszkadza nam trochę kamera, bo ja wiem, że jestem filmowany, więc trochę się kontroluję. Ale gdybym chciał opowiedzieć widzom, jak ja miałem wypadek na korcie ostatnio, to jeżeli nie będę tego opowiadał widząc tego, to znaczy powiem, że sięgnąłem do backhandu na dywanie z piaskiem i ta noga, którą się odbijałem, zakroczna, pośliznęła się i walnąłem mordą o podłoże i straciłem na dobre kilka sekund w ogóle świadomość, gdzie jestem, jak jestem. Jucha się lała, kord zalany. Ja to wszystko widzę, jak opowiadam. A teraz się internetowe opowiadanie, wiesz, i on upadł na mordę na ten tego i tam jucha się lała i taki ma pan encefalograf umierającego. Rzeczywiście, jest coś takiego. Ale wy mieliście też pewną przewagę, o której pisał Tyrmand. Mam na myśli barowość, spotykanie się, ćwiczenie pewnej pyskówki, riposty. Czyli rozmowa. Tak, czyli rozmowa. Do tego rozmowa zmierzamy. Nie musi być pozytywna, rozmowa może być konfliktowa, ale jest rozmowa. Ostatnia kwestia. Gombrowiczowska teoria drugorzędności. Pan wspaniała. Przygotował się pan bardzo. Powiem panu, że ja generalnie się nie lubię przygotowywać do wywiadów, ponieważ jak ludzie się przygotowują, to trzeba być... Ale jest pan bardzo przygotowany. Nie. I powiem panu, że ta teoria jest dosyć interesująca. Nie ukrywam, że ukradłem ją od pana, ale myślę, że nasi widzowie... Ja ukradłem od Gombrowicza. Ciekawe, od kogo on ukradł. Od jakiegoś Argentyńczyka pewnie. No może. Ale myślę, że wymyślił sam, że jego odrębność polegała właśnie na tego rodzaju sformułowaniach i widzeniu tej gęby, którą zakładamy. Przecież gombrowiczowska gęba jest przysłowiowa. Myślę, że bardzo ostro widział. On powiedział jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym, jeśli nas ktoś słucha, przekazać. On napisał dokładnie tak, prawie dokładnie. Polak nie rozumie, że na to, żeby pokochać ojczyznę, przede wszystkim musi znaleźć wartości w samym sobie. Jeśli będzie tylko uczestnikiem życia społecznego, a nie wytwórcą własnej, oryginalnej treści i formy, nie stworzy nic. Bardzo zwięzły i krótki. A drugorzędność w niego brzmi. Nieakceptowana drugorzędność może stać się obsesją i zniszczyć nam mózg, a Polacy tego nie rozumieją. Jest to swoją narodową megalomanią, po prostu są, tak bardzo starają się nie być drugorzędni, że przez to stają się jeszcze bardziej drugorzędni. Trzeba z pychą mówić, tak, ja jestem drugorzędny, ale rozumiem antynomię, pojmuję swoje miejsce i staram się zmienić to miejsce w układzie społecznym. No więc to połowa słuchających w tej chwili wyjęła scyzoryki i ogłosi mnie antypatriotą. To jest niezwykle patriotyczne, odwrotnie. Trzeba wiedzieć, dlaczego czegoś nie osiągam i próbować to zmienić, a nie akceptować swojej drugorzędności. A jeżeli akceptować, to tylko po to, żeby ją zmienić, a nie po to, żeby powiedzieć, tak, jestem drugorzędny, bo. Nie ma bo. Nie ma bo. Panie Janie, muszę panu powiedzieć, że będę się nie przygotowywał do rozmów, ponieważ pierwszy raz się nie przygotowałem i wyszło znakomicie. No bardzo dziękuję. Ale przeczytał pan parę wywiadów ze mną. Nie. Niech pan mi poprosi. Maklakiewicz zawsze mówił w takiej sytuacji, popatrz mi prosto w oczy. Popatrz mi prosto w oczy. Czy to oczy mogą kłamać? Dziękuję bardzo. Dziękuję.